Social media to dzisiaj temat rzeka, niczym rwąca rzeka. Ale ważne pytanie, które chciałbym dzisiaj Tobie zadać. Czy chcesz pozostawić ślad taki, czy coś konkretnego? No bo zobacz, pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o wideo, które można zadać, czy liczy się jakość? Teraz jesteśmy w telefonie. Teraz jesteśmy na profesjonalnej kamerze. Teraz jesteśmy w ruchu i nagrywa nas kamera z ruchu. Ale czym chcesz się dzielić? Jaką wartość chcesz przekazywać? Dlaczego social media to dzisiaj tak ważny element prowadzenia biznesu, budowania marki osobistej? Ale jak to robić profesjonalnie? Właściwie czym są te social media? Do kogo mamy trafiać? Co chcemy publikować? Na jakich portalach chcemy działać? O tym wszystkim już za chwilę. Ale każdy jakoś zaczyna. Ten pierwszy krok jest najtrudniejszy. Jak się przełamać, żeby zacząć mówić do kamery? Co mówić? W ogóle jak zrobić ten pierwszy krok? No najprostsze to po prostu włączyć kamerę. Ale dlaczego o tym mówię w tym momencie? Ponieważ, zobaczcie, znajdujemy się na poznańskiej Cytadeli. To właśnie tutaj. 7 lat temu stawiałem pierwsze kroki biegowe. Dzisiaj na koncie mam 4 maratony, 10 półmaratonów. I bieganie zmieniło moje życie, ale tutaj właśnie na poznańskiej Cytadeli stawałem pierwsze kroki. I teraz, jeżeli Ty zastanawiasz się nad tym, jak korzystać z social mediów, czy w ogóle korzystać z social mediów, czy zaprzęgnąć się do tego, żeby budować swój biznes, budować swoje zasięgi i czy wykorzystywać do tego materiał wideo, to jest to odpowiednie miejsce, a Ty jesteś odpowiednią osobą, która powinna zrobić ten pierwszy krok. Dokładnie tak jak ja kiedyś, 7 lat temu, bo 7 lat temu, no właśnie, 7 lat temu, nie tylko stawiając pierwsze kroki biegowe, ale również nagrywając swój pierwszy materiał wideo. Ale co jest ważne? Okej, skupmy się na konkretach. Pierwsze przekonanie i taka obiekcja, która zatrzymuje nas przed tym, żeby zacząć nagrywać, żeby nagrywać materiały wideo, to jest, czy to jest odpowiednia jakość, czy dysponuje odpowiednim sprzętem. Zobacz, teraz jesteśmy na profesjonalnej kamerze. Przed chwilą byliśmy na telefonie. Telefonie, który Ty masz w swojej dłoni. Wszystko, co jest potrzebne, żebyś zaczął nagrywać materiały wideo, masz w swojej dłoni. Nieważne jest to, czy dzisiaj masz profesjonalny sprzęt. Najważniejsze jest to, żebyś postawił pierwszy krok. Ale jak odnaleźć się w tym gąszczu, w tym buszu social mediów? Gdzie publikować te materiały wideo? Jak powinny być długie? Jak je zmontować? Czy powinny być stateczne? Czy chcesz zostawić po sobie rozmazany ślad, że nie wiadomo właściwie o co chodzi? Nagrywam, ale po co właściwie nagrywam? Dla kogo nagrywam? Gdzie chcę to publikować? Jak zmontować ten materiał wideo? Czy potrzebuję do tego profesjonalnego sprzętu? No właśnie nie. Odpowiedź jest bardzo prosta. Wszystko masz w swojej kieszeni i w telefonie. I właśnie tego będę chciał Cię nauczyć. Dowiesz się, jaki powinien być materiał wideo, co powinno być tam zawarte, jak nagrywać Facebook Live'y, które dzisiaj są tak bardzo popularne, ale to, co nas powstrzymuje przed tym, żeby to robić, to jest obawa, to jest lęk, co pomyślą inni. Ja nie wiem, jak ja mam to robić. Doskonale Cię rozumiem, bo kiedy nagrywałem swój pierwszy materiał wideo 7 lat temu, to też byłem spięty, nie wiedziałem jak zacząć. Nie wiedziałem w ogóle, że będę to wykorzystywał gdzieś szeroko w social media, ale dzisiaj okazuje się, że to buduje portfel moich klientów. Klienci dowiadują się o tym, czym się zajmuję i właśnie w tym chciałbym Tobie pomóc, żebyś zaczął zdobywać nowych klientów, jeżeli rekrutujesz, żebyś zaczął zdobywać lepszych kandydatów właśnie za pośrednictwem materiałów wideo. I chyba najważniejsze pytanie, które zadajemy sobie wchodząc w świat social mediów, to jest jak budować zasięgi. Czy płacić? Czy budować tak, żeby organicznie docierać do jak największej rzeszy ludzi? Żeby ta wartość, te pomysły, to czym się zajmujesz, docierało przede wszystkim do tych odpowiednich ludzi, żebyś przyciągał odpowiednich klientów, przyciągał odpowiednich kandydatów, jeżeli na przykład chcesz rekrutować za pośrednictwem materiałów wideo, jeżeli chcesz promować siebie bądź swoją firmę czy swoje usługi. Tak, to jest niezwykle ważne i o tym też będziemy mówić. Znajdujemy się teraz w niesamowitym miejscu, wśród 112 figur żeliwnych odlanych w podpoznańskim Śremie, których autorem jest Magdalena Abakowicz. Nierozpoznani. Teraz w kontekście social media odpowiedz sobie na pytanie, co z tego, że masz wiedzę? Co z tego, że masz umiejętności? Co z tego, że
dużo wiesz i dużo przeżyłeś i mógłbyś wiele przekazać, ale tego nie robisz. Boisz się. Nie chcesz nagrywać materiałów wideo. Chcesz pozostać w cieniu. Chcesz być nierozpoznany, czy chcesz docierać ze swoim przekazem właśnie do tych klientów i do tych ludzi, na których najbardziej ci zależy. Możliwości jest wiele. Możesz używać sprzętów profesjonalnych. Ale możesz korzystać przede wszystkim ze swojego telefonu. Do tego cię namawiam i tego będę chciał cię nauczyć. Czy ważna jest jakość? Tak, ale najpierw musisz zacząć, bo jeżeli nie zaczniesz, to pozostaniesz nierozpoznany. A social media dają dzisiaj takie możliwości, żeby pracowały na ciebie wtedy, kiedy ty odpoczywasz. Nagrywasz raz i to idzie w świat, ale musisz wiedzieć co, gdzie, w jaki sposób produkować, żeby docierało to do jak największej ilości ludzi. A tego wszystkiego nauczę cię 28 sierpnia podczas rewelacyjnego, autorskiego, w 100% premierowego warsztatu.